Nadzieja dla mnie to chyba pozytywne nastawienie do życia, żeby wszędzie, w każdej sytuacji szukać dobrych stron i wszędzie widzieć jakieś pozytywy. I wtedy chyba łatwiej się żyje i można mieć nadzieję na to, że coś się zmieni, że będzie zmiana, że będzie nam się lepiej żyło i że, no, że będziemy szczęśliwi. To w końcu trochę banał, ale jednak ważne. Mnie napędza do działania przede wszystkim moja praca, którą kocham, uwielbiam robić to, co robić i nie traktuję tego jako pracy, więc może źle powiedziałam, że praca, bo to jest moja pasja równocześnie. Najlepiej się czuję, kiedy pracuję, a zwłaszcza kiedy pracuję w kampanii wyborczej, która już za nami, ale to był bardzo intensywny czas, ale myślę, że będę go pamiętać bardzo długo. I napędzają mnie też przyjaciele, to znaczy ja nie potrafiłabym żyć bez przyjaźni. Wszyscy o mnie mówią, że jestem straszna powsinoga, ale naprawdę uważam, że bez przyjaciół człowiek jest ubogi. Bo jednak to zdanie mi się wydaje jest teraz kluczowe, że najważniejsza teraz jest czułość. I ta czułość wynikająca z uważności i z wrażliwości na drugiego człowieka, myślę, że da nam siłę na to, żeby było lepiej.